No i co? Dobra. Wyjeżdżamy. Czyli jak będziecie oglądali to wideo, to znaczy, że już jestem w domku, że podróż była dobra, bezproblemowa. Miejmy nadzieję, że taka będzie. I co? No, jak coś będzie ciekawego tam po drodze, to wam może pokażę. A jak nie, no to zobaczymy, czy psiura pozna. Przeszło 2 miesiące, mnie nie było w kraju, więc troszkę człowiek już zapomniał, jak to tam wygląda. Mam nadzieję, że u nas ładniejsza pogoda, chociaż też coś zapowiadają, że jutro mają być przymrozki. Sobota, zaraz 15 godzina, czyli co, ruszamy do przodu, będzie coś ciekawego, to wam coś pokażę, a jak nie, no to nie. Także halo, do następnego. No i ruszyliśmy, pogoda jak widać, niestety nieprzyjazna. Niebo niemieckie płacze nad tym, że wyjeżdżamy chyba. Bo pewnie by chcieli, żebyśmy tu siedzieli cały czas, no ale nie. Czasami trzeba trochę spędzić czasu w domu. Tam nie wiem, czy widać, daleko przede mną, na szczycie jeszcze śnieg leży. Dzisiaj nad ranem dopadało śniegu trochę. Ale tutaj niżej miejmy nadzieję, że będzie już ok. Nie wiem, czy nie za brudna szyba. Ale jak coś tam się nagra, to puścimy, a jak się nie nagra, to nie puścimy. I tyle. Dobra, lecimy. Zaraz będziemy przejeżdżali koło Titize, znaczy nie zaraz, za 10 km. Później wylecimy chyba na 31 i potem na 81 na autostradę, już jakieś 50 km stąd zaczyna się autostrada. Po drodze jeszcze zajedziemy chyba do Donaueschingen zrobić zakupy jakieś, bo tam jest taki duży chyba sklep, jakiś bardzo duży, więc tam sobie zajedziemy na chwilkę dokupić tego, czego w Polsce nie ma. Oczywiście żart, bo w Polsce teraz wszystko jest, co chcecie, aby tylko w kieszeni kasa była. Także jedziemy do przodu. I co, lecimy taką górską dróżką. Nie wiem, jak tam szyba, chyba jest mokra, trochę zamazana. Przed nami, tam w dole daleko, jest jezioro Titize i miejscowość taka sama, o tej samej nazwie Titize. Ona jest połączona z drugą wioską Neustadt, więc nazywa się teraz dokładnie Titize Neustadt, tak jak u nas powiedzmy Ruciane Nida. Kiedyś to były dwie oddzielne wioski, a teraz jest jedna. Miasteczko, nie wiem, tylko nie wiem, czy ma prawa miejskie Ruciane Nida. Ale to tutaj tak samo jest z Titize Neustadt. Albo Neustadt, albo jak tam będziecie zwali, tak będzie leciało. Tu kiedyś, pamiętam, się zatrzymywałem, pokazywałem właśnie wam, jak to z góry wygląda. Wycieraczki muszą chodzić, bo cały czas pada. Ale już chyba śnieg przestał, tylko sam deszcz, no to już jest dobrze. Lepiej, znaczy, nie może nie dobrze, ale lepiej na pewno. Muszę zaraz niestety użyć tych wycieraczek, bo nic tam pewnie na kamerce nie będzie widać, nie? Te Titize to też takie turystyczna miejscowość. Zresztą tu jest skocznia, na której skakali nasi w tym roku, niedaleko. Nie będzie jej widać, ale jest. Skoczkowie, te narciarskie skoki. No i tak, to też tutaj w tym Titize to albo hotele, albo też wszystko do wynajęcia. Bardziej takie zamieszkałe to już Neustadt jest. Neustadt. Jak zwał, tak zwał. Egal. I tyle. No, lecimy. Tutaj nie ma co na razie pokazywać. Widać drogowskaz Donaueschingen, Freiburg. Ja lecę na... I było jeszcze niżej Titize. A ja lecę na Donaueschingen. A później w kierunku na Stuttgart. A tu będzie właśnie chyba troszkę widać. Z lewej te Titize, jeziorko też jest z lewej strony, ono jest jeszcze 100 metrów gdzieś niżej ode mnie, bo ja jadę taką skarpą, ale jest. Ogólnie tutaj tereny są bardzo ładne, nie ma co mówić. No, wiadomo, że nie wszystkim będą się podobały, bo nawet jakby były najładniejsze, to są w Niemczech, więc nie są ładne, nie? Ale to tacy ludzie już są, no nie, niektórych nie zmienimy. Chociaż ja tam uważam też, że no, ogólnie Polska jest najpiękniejszym krajem na świecie i nie ma o czym tam w ogóle nawet dyskutować. I tyle. No i mijamy już Stuttgart. Przed chwilą przejechałem przy fabryce Mercedesa. Tam trochę jakieś remonty są, ale ładnie przeszło, się nie korkowało, tylko trochę zwolniliśmy. No i w zasadzie już Stuttgart jest tak rozrzucony też po górkach trochę.
czyli w zasadzie już prawie go mamy przejechanego. Jeszcze trzeba tylko minąć jeden tunel i będziemy jak gdyby już za Stuttgartem. Ale 7 km mamy Stau na ósemce, a to tam, gdzie jedziemy. Czyli jednak będzie najprawdopodobniej postój. No ale cóż, to niestety niemiecki problem. Gdzie byście nie pojechali, to często można trafić na ształy, no na korki, tak? To dobrze jeszcze jak idzie trochę, ale często się stoi. I się stoi po prostu, i się czeka, aż się wszystko rozkorkuje. No i tyle. Mamy 60, ograniczenie, wszystko w zakaz wyprzedzania, jasno dwa pasy. No i będziemy tak pewnie za chwileczkę tutaj kombinowali. Aha, tu już mamy tunel. No dobra, tak to mniej więcej wygląda. No, za tunelem to już jest prawie za Stuttgartem, więc tyle. Z mojego pasa trzeba będzie zjechać na lewy, do środka gdzieś bardziej. I tyle, no. Lecimy dalej, no. Stuttgart, miasto Mercedesa. Za chwilę będziemy przejeżdżali koło Norymbergi. W zasadzie już przejeżdżamy. 400 prawie kilometrów za mną. Jeszcze widno, więc fajnie. Trochę przestał padać deszcz. Norymbergę to każdy kojarzy chyba, nie? To tam, gdzie po II wojnie światowej był proces zbrodniarzy niemieckich wojennych. Nie wiem, ilu ich tam rozwalili wtedy. Przeszło 40 chyba ogólnie. Bo się okazało, że taka Norymberga ogólnie była zbombardowana i bardzo mocno zniszczona, ale się uchował budynek sądu i więzienia w samym centrum. No i ze względu na to, że było połączone to jeszcze więzienie z sądem, podziemnym przejściem, więc tutaj zostali osadzeni ci niemieccy zbrodniarze i tutaj potem straceni. Większość z nich, tam pewnie trochę ich się uratowało, dostali długie wyroki, no ale część się uratowało ogólnie, nie? I tak to. No i tutaj mamy na Pragę, na Fecht, no nie hamuj mi tej panie tak, bo to nieładnie. Transteam jakiś z Czech. I tu będziemy mieli gdzieś zjazd na dziewiątkę na Berlin. Znaczy tak mamy zjechać. A czy zjedziemy? No to zobaczymy, czy nam to się uda. Gdzieś tutaj właśnie z boku jest ta Norymberga. Wiadomo, że autostrady najczęściej bardzo, albo inaczej, bardzo rzadko lecą gdzieś przez miasta, więc najczęściej są zawsze z boku, więc miast nie widzimy ogólnie. Mamy tutaj na Berlin, na dziewiąteczkę będzie, na Monachium Berlin, a więc uciekamy na prawo. I co? Pół Niemiec przejechane, nie ma co tutaj więcej opowiadać. 100 na godzinę, ja mam 120, zhamuj trochę chłopie, bo zaraz jakiś radar blika nam zrobi, czyli zdjęcie. No tu mam już tylko 80. Dobra, tutaj cały czas przy Norymberdze są jeszcze roboty drogowe, ale już jest coraz bardziej lepszy przejazd. Jak widać, most jakiś nowy robią, czyli będą coś też zmieniali tutaj jeszcze na tych rozjazdach. I tyle, wyłączam się na razie. Nie wiem, czy coś teraz będzie, zaraz będzie szarówka i ciemno, więc co ja tu miałem wam powiedzieć? No jak będzie już szarówka i ciemno, no to wiadomo, że nie ma co nagrywać, także najprawdopodobniej zobaczymy się dopiero na granicy. Ale do granicy mam jeszcze 400 km, czyli 400 przejechałem, a jeszcze 400 trzeba strzelić. I tu wjeżdżamy już, będziemy wjeżdżali na dziewiąteczkę, którą gdybyśmy jechali, to byśmy dojechali na przykład do Berlina. Ale my, o tu widać Drezno, jest już też zaznaczone, ale my będziemy jechali dziewiątką do Hofu, do takiej miejscowości, która się nazywa Hof. I tam właśnie odbijemy na 72 chyba, jak pamiętam, na Drezno. A z Drezna to już blisko do Zgorzelca. Także lecimy dalej. Ciemno, zimno, do domu jeszcze daleko. Za chwilę będziemy mieli granicę. Ogólnie cała droga deszcz, prawie całutka droga, czyli 800 km. Zobaczcie, tutaj ciemno, biedny kraj. Niemczuki nie mają na prąd.
więc nie oświetlają swojej autostrady, w ogóle nie oświetlają swoich autostrad. Nawet jak przebudowują i robią nowe rozjazdy albo coś, to nie stawiają takich świateł jak u nas. A u nas bogaty kraj, właśnie przejeżdżamy nad Nysą Łużycką. Bogaty kraj, prawda, to widać od razu, jak w biały dzień, a co tam, po co to wyłączać, po co oszczędzać energię, jak się ma kasę z naszych podatków, bo przecież utrzymanie dróg to idzie z naszych podatków, to się po co tam martwić, nie, jakimiś takimi tuperelami, jak oświetlenie, które tutaj zupełnie, totalnie byłoby niepotrzebne. Niechby, no ewentualnie, jakby sobie się paliła, bo ponoć normy teraz są takie, że jak nowe drogi, to trzeba oświetlenie robić na rozjazdach, no to niech sobie trochę zmienią na co trzecią zapalą. Na pewno jest technicznie to do przeskoczenia. Nie ma pewnie problemu. No dobra, Niemcy przejechane, tutaj już za granicę, to wiecie, prawie jak w domu. Za chwilę tam jeszcze zajadę, zatankuję, coś przekąszę. I dalej ogólnie jest godzina w pół do dziesiątej, 21:30. Ja tam na początku się pomyliłem troszkę, nie wyjeżdżałem o 15, tylko o 13. To więc zajęło mi to 8, 21:30, a od 13, to wie, to jest 8,5 godziny? Chyba tak. 8,5 godziny to niezły wynik, jak na taką drogę deszczową. I poza tym no, zajeżdżałem jeszcze na zakupy, nie? To tam na pewno z pół godziny mi zeszło, na pewno. Czyli tak 8 godzin, to taki standardzik jak na mnie, nie? Tam te 110-120 na godzinę. No dobra, lecimy teraz na Zgorzelec. Tutaj nie ma co tam pokazywać za bardzo. Zgorzelec jak Zgorzelec. Pozdrawiam ludzi ze Zgorzelca i z koło Gorzelca i z okolic. I trochę zrobimy tutaj przerwę dłuższą. Odpoczniemy. I wajta dalej, czyli jedziemy dalej. Dobra, już przejechaliśmy Warszawę, znaczy dość dawno, bo o 5 rano, a teraz mamy już prawie 8, ale zrobiłem sobie zaraz za Warszawą dłuższą przerwę. Zjeżdżamy właśnie z S8, czyli z tej drogi tutaj, która leci od Wrocławia, Warszawę i na Białystok i tu przelecimy sobie przez miasto, przez Ostrów Mazowiecką, Ostrów albo Ostrowie, nie wiem jak to się wymawia, ze względu na to, że chcę zajechać do tych takich, pamiętacie, barów, które są w Ostrowi przy drodze. Pewnie każdy, kto jeździ tam gdzieś do Warszawy albo z Warszawy do Ełku, gdzieś czy tam do Suwał, do Augustowa też, no też, bo też tędy się jeździło najczęściej, to był albo zajeżdżał do takich barów, coś tam właśnie przekąsić, czy kawkę wypić. No i dlatego też tutaj, żeby, bo ten zjazd na Łomże stary jest zamknięty, więc trzeba już trochę pierwszym wcześniej zjechać, żeby właśnie wyjechać na Łomże. Tam gdzieś był znak po drodze, że właśnie to jest to objazd jak gdyby na Łomże. I co? I zajedziemy sobie do tych barów, zjemy jakąś samego rana jajeczniczkę, jeszcze zrobimy chwilę przerwy i polecimy do domu. Stąd do domu będę miał jakieś ze 120 km, także już bliżej niż dalej, prawda? I tyle, no. Bary te, do których teraz też zajadę właśnie, to znaczy tam do jednego zajadę, ale ich jest, są dwa, po jednej, po drugiej stronie. Najprawdopodobniej już niedługo umrą jak gdyby śmiercią naturalną. One jakieś nigdy nie były tam super, ale zawsze tam było szybko, dość tanio, nawet można powiedzieć, że tanio i dość smacznie. W tej chwili już tam nikt nic nie inwestuje, bo jak zostanie oddana S61, czyli Via Baltica, to po prostu tam ruch ten cały umrze, tak? Taką śmiercią naturalną, więc i klientów nie będzie za bardzo. No ale póki jeszcze można sobie tam zajechać, ja i tak przez Łomże jadę, więc zajadę i coś tam jeszcze przekąszę. A co tam, no można byłoby jechać dalej prosto do Zambrowa i z Zambrowa do Łomży, ale wtedy tam, nie wiem, niektórzy mówią nawet, że tam jest lepsza droga, ale ja tam raz jechałem i jakoś nie pasuje mi, a ze względu na to, że te bary są jeszcze, na razie funkcjonują, więc jadę tędy przez Ostrów Mazowiecką i lecimy na Łomży. I tyle, także co,
ogólnie droga w miarę szybko minęła, nie było tragedii, ale gdzie mam tu jechać? Prosto chyba dalej. Takim skrótem jadę, a tylko raz czy dwa razy tą drogą jechałem tutaj, jak rozwalili tamten zjazd właśnie na Łomrze, tak żeby nie pobłądzić. Tyle, no fajnie było, bo pogoda była ogólnie zła, brzydka, deszczowa, do samej Łodzi prawie cały czas spadało od Feldbergu aż, ale wszystko było fajnie, bo nie było, powiem Wam szczerze, że żadnego wypadku nie widziałem, ani jakiejś stłuczki, chyba pierwszy raz mi to się zdarzyło przez całą tą historię tutaj jeżdżenia, bo tak to zawsze coś tam gdzieś, czy w rowie ktoś leży, czy tam gdzieś stłuczka jakaś, kilka samochodów i tyle, no dobra, tam Bary to już nie będę Wam pokazywał, to jeszcze jakieś 2 kilometry stąd. Także nie będę też tutaj przedłużał. Pewnie następna jeszcze wrzutka będzie sprzed domu i jeśli nic nie będzie się działo. I tyle w temacie. Po 21 godzinach dojeżdżamy do domu. Nie wiem, jak bateria długo wytrzyma, bo pada już, ale może jeszcze przywitanie z psiurą szczególnie. Zobaczymy. A jak nie, no to cóż, trudno. Mam nadzieję, że jeszcze te 2-3 minuty to wytrzyma. O, już psiura poznała, bo widzę. Także co, no będę tutaj rozłączał się z tym dźwiękiem. Luśka już wie, o co chodzi. 2 miesiące mnie nie było, ale jednak jak widać, pies to pies. Idziemy zobaczyć.